informacja, którą trzymałem przez cały ten film. Dlatego, że tutaj prawdopodobnie was trochę zaskoczę. Kłaniam się bardzo nisko, Bartek Szemraj, strefaprzemian.pl. Dzisiaj film, po którym prawdopodobnie część osób przestanie mnie lubić. Serdecznie zapraszam. Na początku oczywiście poproszę, wielka prośba, subskrybuj mój kanał. Prawie 70% osób tego nie robi, który mnie ogląda, a mi to bardzo pomaga się rozwijać siebie, to nic nie kosztuje. Kliknij w tej znaczek poniżej z góry, bardzo serdecznie dziękuję. Nazwałem tytuł roboczo, osyp jabłkowy nie zadziała. Co ja mam tutaj na myśli? Moi drodzy, od prawie 10 lat, jak pomagam ludziom w zdrowym stylu życia, nazwijmy to tak górnolotnie, to cały czas dostaję takie bardzo ciekawe pytania. Bartek, czy jak zacznę brać suplement X, to schudnę? Bartek, czy jak zacznę pić ocet jabłkowy rano, to schudnę? Bartek, czy jak zacznę stosować post przerywany, to schudnę? Bartek, czy jak zacznę spać godzinę dłużej, to schudnę? Bartek, czy jak zrobię X, to schudnę? Moi drodzy, moja całkowicie szczera odpowiedź. Po pierwsze, oczywiście nie jestem w stanie tego stwierdzić, dlatego że osoby, które już mnie oglądają, to wiedzą, osoby, które są nowe, to teraz poinformuję. Na odchudzanie wpływa mnóstwo czynników. I teraz to, co jest bardzo istotne, to jest to, żeby troszeczkę się zatrzymać w tym momencie i zastanowić się nad tym. Ktoś kupuje sobie ocet jabłkowy, dlatego że przeczytał prawdopodobnie artykuł w internecie, albo w gazecie, albo obejrzał jakiś filmik, co jest bardzo modne w tych czasach. I ktoś powiedział, że picie octu jabłkowego na przykład wspomaga odchudzanie, albo branie suplementu X wspomaga coś tam, albo robienie czegoś wspomaga coś tam. Pamiętajcie, że to jest wspomaga. Jeżeli wychodzisz z założenia, że schudniesz 10 kg i teraz wyjdziesz sobie na ulicę i zapytasz 10 osób, co ich zdaniem należy zrobić, randomowych, przypadkowych osób, co należy zrobić, żeby schudnąć, to 10 osób ci prawdopodobnie powie, że trzeba coś zmodyfikować z dietą i pewnie trzeba się ruszać. To jestem przekonany, że praktycznie wszyscy to powiedzą. Ty przychodzisz do mnie, załóżmy, i pytasz się mnie, czy jak zaczniesz pić ocet jabłkowy, to schudniesz. I moja odpowiedź jest taka, że ten ocet jabłkowy ci prawdopodobnie pomoże. Tylko teraz tak, gdybyśmy sobie to mieli rozpisać. Załóżmy, że to jest D, to jest dieta, A to będzie aktywność fizyczna, S to będzie sen i załóżmy, że jeszcze na razie zostawmy te trzy rzeczy, te trzy punkty, ok? Damy sobie je w kółko. Czy ja bym powiedział, że to jest 80-90% efektów twoich, ok? 80-90%. I teraz, jeżeli sobie weźmiemy rzeczy typu ocet jabłkowy, czyli o suplementy, medytacje i tak dalej, załóżmy sobie, że to wpiszemy sobie w M i damy sobie to w kółko, to ja bym powiedział, że to jest między 5-15%. To jest mniej więcej ten zakres ruchu. Ja wiem, że ktoś powie, że 80 i 15 to jest 95, więc brakuje 5%. To jest mniej więcej oczywiście, także od razu tłumaczę. Ja bym powiedział, żeby skupić się jednak na tym i pamiętał, że ponad tym wszystkim jest jeszcze, moim zdaniem, kwestia regulowania swoich emocji, albo zarządzanie emocjami, albo zarządzanie stresem, jakkolwiek to nazwiemy. I teraz, do czego zmierzam tymi wielkimi krokami, moi drodzy? Jak ktoś mnie pyta, czy schudnie pijąc ocet jabłkowy, to mu pomoże, ale bądźmy dorośli. To nie działa nigdy tak, że możemy znaleźć najprostsze na świecie rozwiązanie i ona zrobi nam 80% efektów. To może być tak, że trzymasz te najważniejsze punkty, czyli odżywianie, aktywność fizyczną i sen i czasami brakuje ci motywacji albo brakuje ci takiej kropki nad i rzeczywiście te rzeczy mogą pomóc, ale to jest zawsze fundament. Ja to zawsze będę powtarzał. I to, co jest najważniejsze, no to bądźmy poważni, bądźmy dorośli i nie dajmy się manipulować i nie dajmy sobie wmówić, że jak zacznę robić pić sobie 10 ml octu codziennie, to nagle schudnę 35 kg, nie zmieniając nic innego. Tak to nie zadziała. I teraz prawdopodobnie część osób zacznie mnie po prostu nie lubić. Dlatego, że mówię coś, co jest nie do końca wygodne. Dlatego, że może być tak, że w którymś swoim filmie powiedziałem, że pij ocet jabłkowy, bo jest zdrowy. No bo jest zdrowy. To jest prawda. I podtrzymuję to. I on ci pomoże schudnąć. Podtrzymuję to. Tylko znowu. Dalej, to jest twój fundament. To jest coś, od czego zależą głównie twoje efekty. To jest coś, co optymalizuje twoje efekty. To jest coś, co przyspiesza tak naprawdę twój proces. To jest taka kropka nad i, czyli cała suplementacja, całe tak naprawdę kwestie jakichś pojedynczych substancji, które mogą ci pomóc, kwestie jakichś drobnych też nawyków. Są główne nawyki,
okej, takie jak odpowiedni sen czy aktywność fizyczna, i są też takie malutkie nawyki, typu, że dzisiaj na przykład będę 30 minut mniej na telefonie i ten czas zmienię na coś innego, bardziej pożytecznego albo prozdrowotnego. I teraz znowu jeszcze to inaczej powiem, bo część osób powie, że Bartek, ale przecież polecasz suplementację. Zdecydowanie polecam, bo uważam, że możemy sobie jeszcze podzielić bardziej to wszystko na to, że możemy się odżywiać tak, żeby funkcjonować, wegetować. Możemy się odżywiać tak, że będziemy jeść bardzo odżywczo i będziemy wtedy dobrze funkcjonować, a możemy jeść bardzo odżywczo i jeszcze brać suplementację i możemy wtedy się super czuć po prostu. Czyli suplementy pomagają. Jak najbardziej jestem zdecydowanie zwolennikiem. Są zwłaszcza takie suplementy, które są bardzo dobrze przebadane i udowodnione naukowo, że ich stosowanie pomaga. Więc jeżeli macie na to fundusze, to bardzo polecam suplementację, oczywiście odpowiednich jakościowo produktów i odpowiednich właśnie suplementów, które rzeczywiście działają. Na ten temat oczywiście już nagrywam, jeżeli chcecie więcej tego typu filmów z suplementami, to dajcie mi znać koniecznie w komentarzach. I teraz na koniec informacja, którą trzymałem przez cały ten film, dlatego że tutaj prawdopodobnie Was trochę zaskoczę. Nie ma diety, która długofalowo jest najlepsza pod kątem odchudzania. Nie ma. Badania pokazują, że jest jeden kluczowy czynnik, nazwijmy to jeden, który tak naprawdę decyduje o wszystkim, jeżeli chcemy schudnąć długofalowo. Czyli krótkofalowo są diety, które są lepsze, takie jak na przykład dieta niskowęglowodanowa albo wysokobiałkowa, które bardzo mocno promuję i które bardzo serdecznie od lat polecam. Ale wszystkie diety, które są prawidłowo zbilansowane i utrzymywane w długofalowym procesie, na przykład 12 miesięcy, dają praktycznie te same efekty. Więc to, co należy zrobić, żeby mieć długofalowe efekty, to jest, uwaga, zmiana nawyków życiowych, zmiana stylu życia. To jest jedyny i podstawowy warunek do tego, żeby długofalowo mieć efekty. Jeżeli nie zmienisz swojego stylu życia, żadna dieta, żaden trening, żaden sen, nic, żaden suplement, nic ci nie pomoże. I teraz oglądasz ten film, masz dwa wyjścia. Albo znowu olejesz tą informację i będziesz żyć tak, jak do tej pory żyłaś albo żyłaś, albo pomyślisz sobie, kurczę, a może wprowadzę drobne nawyki i może one spowodują początek moich zmian i będę mieć lepszą jakość życia. Pamiętaj, że żyjesz raz i to, co było do tej pory, to już się nie powtórzy. Więc zastanów się, czy warto. Moim zdaniem bardzo warto. Więc skup się na tym, żeby wprowadzać drobne nawyki, które naprawdę mogą zmienić wiele. Przesłanie mojego filmu jest takie, żeby nie dawać się nabierać na jeden produkt albo na jedną zmianę, która spowoduje 80% albo zmianę o 180 stopni. Tak to nie działa. Ocet jabłkowy, dodawanie sobie cynamonu, picie kawy, to wszystko może pomóc w odchudzaniu albo w stabilizacji poziomu glukozy we krwi, ale to nie są zmiany, które powodują 80% całości, albo w ogóle zmiany o 180 stopni. Nie, to są małe zmiany, które pomagają, ale nie są fundamentem. Bardzo proszę, to z tego filmu zapamiętaj. Im więcej tu z siebie dajesz, tym masz lepsze efekty, im jeszcze więcej stąd dodasz, tym w ogóle te efekty będą prawdopodobnie niesamowite. I jeszcze raz powtarzam, bądźmy dorośli i pod kątem wieku, ale też pod kątem mentalnym. Nie ma nigdy tak naprawdę drogi na skróty. Czasami się trafi, ale we wszystkie elementy życia trzeba wprowadzić po prostu dużo pracy. Wtedy rzeczywiście to procentuje. I mówię to w 100% szczerze, nie bądźcie, nie czujcie się urażeni przeze mnie. Ja naprawdę chcę jak najlepiej. Po prostu mówię szczerze, co myślę i jak jest. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie. I na koniec oczywiście, jak zawsze, osoby, które potrzebują menu, bardzo proszę, przygotujemy je dla Ciebie w kompleksowej opiece dietetyczno-treningowej. Potrzebujesz ćwiczeń? Bardzo proszę, przygotujemy dla Ciebie plan treningowy. Potrzebujesz wiedzy? Damy Ci kursy i poradnik skutecznego odżywiania w strefie przemian. Potrzebujesz grupy społeczności? Bardzo proszę, damy Ci dostęp do zamkniętej naszej grupy na Facebooku osób, które się motywują, wspierają, to są nasi wszyscy podopieczni. Potrzebujesz wsparcia i motywacji? Bardzo proszę, dostajesz nielimitowany kontakt z dietetykiem u nas w strefie przemian, także możesz pisać kiedy chcesz i ile chcesz, nie masz żadnych limitów. Link do naszej opieki w najlepszej cenie na rynku jest poniżej w opisie do tego filmu. Bardzo Ci dziękuję za obejrzenie tego filmu i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym. Kłaniam się, pozdrawiam, cześć.